Witam po raz kolejny w naszym podcaście numer 3. Tym razem porozmawiamy sobie na kilka tematów innych, nowych. Już któryś dzień nowego roku, więc mam nadzieję, że wszyscy zdołaliście dokonać podsumowań zeszłego roku, pomyśleliście, co chcielibyście osiągnąć w tym roku i z pełnym impetem zaatakowaliście już te cele, tak? Doskonale wiem, że na pewno nie było. Wszyscy to robimy, popełniamy ten sam błąd, próbujemy zacząć coś od nowa tylko dlatego, że zerwaliśmy tą ostatnią kartkę z kalendarza, ale zawsze kończy się to podobnie. Czy tak musi być? Wydaje mi się, że nie, ale może nie powinniśmy aż tyle przykładać wagi do tego, że jest to akurat w tym momencie dobry moment. Dobry moment jest tak naprawdę w każdym momencie i możecie to zrobić na każdym etapie swojego życia, tylko musicie dobrze wiedzieć, czego chcecie. Od tego proponuję zacząć. To będzie pierwsza rzecz. Czy postanowienia noworoczne, czy postanowienia zeszłoroczne, zimowe, letnie, jakie tam sobie chcecie, możecie to nazwać dowolnie. Najważniejsze jest, żebyście w nich tkwili i wykonywali to, co sobie założycie. Pisałem o tym troszeczkę na naszym blogu. Kto czyta, to wiedział, dlatego wie, dlatego nie chcę się powtarzać, nie chcę, żeby ta treść była podobna. Aczkolwiek, jeżeli nie śledzicie naszego bloga, to www.box74.pl/blog i jesteście tam już za chwilę. Jeżeli chcecie otrzymywać te artykuły, które publikuję na naszym blogu, na waszego maila, może to być łatwiejsze rozwiązanie, nie będziecie musieli pamiętać, żeby tam wchodzić. Zasubskrybujcie na dole naszej strony internetowej box74.pl, jest takie specjalne miejsce i będziecie od teraz otrzymywać właśnie te wiadomości. Kto wie, to wie. Ok, czyli tak, żeby się nie powielać, nie mówić o tym samym, generalnie są dwa rodzaje postanowień i to nie będą noworoczne czy jakieś inne, tylko są, tak można byłoby uprościć, dobre i złe. Co będzie dobrym postanowieniem? Wydaje mi się, że cokolwiek może być tutaj dobrym postanowieniem, czy złym, zależnym będzie to tylko i wyłącznie od tego, w jaki sposób do tego podejdziecie. Czy rzeczywiście będzie to coś, co wpływa na wasze życie, czy jest to po prostu kolejny slogan wzięty z internetu, czy może zasłyszany od kolegi, koleżanki, gdzieś tam powtarzany od wielu lat, że muszę schudnąć, że muszę być taka, czy śmaka, to wszystko jedno. Tak naprawdę, gdy nie pochodzi to z głębi, z wewnątrz, z nas, nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić, kierując się motywacją innych ludzi, szybko ona wygasa i te cele, jakkolwiek by one nie były ambitne, to gdzieś tam przepadają, więc radzę skupić się na takich rzeczach, które dotyczą was bezpośrednio, to po pierwsze, i są w miarę przemyślane. Dlaczego o tym mówię? No, sam wiem z doświadczenia, ponieważ wielokrotnie nie udawało mi się pewnych rzeczy osiągnąć. Były to właśnie rzeczy, które gdzieś tam zobaczyłem, może powtarzałem, może kopiowałem, próbowałem to zrobić, to samo co inni, ponieważ wydawało mi się, że tą miarą będzie mój sukces określany w podobny sposób. I tutaj muszę być szczery, najczęściej się to nie sprawdza, dlatego warto spędzić kilka minut, a raczej nawet kilkadziesiąt, kilka dni, tygodni, miesięcy, żeby dobrze się zastanowić nad tym, czego wy chcecie od tego miejsca, jeżeli przychodzicie tu do nas, od tego systemu treningowego, programu i od samych siebie, od swojego życia, tak? Może to zabrzmi trochę śmiesznie, ale często pędzimy do przodu, nie zastanawiając się nad tym, co, jak i po co robimy, tylko dlatego, że tak wypada, tak warto, może dlatego, że inni to robią, może po prostu gdzieś tam kiedyś nam się to podobało, a dzisiaj już nie. Może ta praca fajnie było w niej 3 lata temu, fajne pieniądze, dzisiaj warunki realia się zmieniły. Sport podobnie, to co robimy tutaj cały czas się zmienia, ewoluuje, mam nadzieję, że to widzicie. Jeżeli nie jesteście jeszcze z nami, zapraszam, zobaczcie, spróbujcie. Warto się przekonać, często zaryzykować i zobaczyć na własnej skórze, czy to jest to, co was mogłoby rzeczywiście zachęcić, zainteresować. Ok, to tyle na temat postanowień.
Chciałem również przy okazji tego nagrania wprowadzić Was, te osoby, które już z nami trenują, klubowiczów, ale i również osoby, które gdzieś tam zastanawiają się, ten świat naszych wartości, tych, którym się kierujemy tutaj na miejscu, które są dla nas bardzo ważne wtedy, gdy mówimy o tym, co robimy, dlaczego i tak dalej. I gdy obserwujecie nasz profil, fanpage, czy nawet będziecie tu w klubie, są one wyraźnie zaznaczone. Każdy, kto widział gdzieś jakieś nasze zdjęcia, doskonale powinien sobie zdawać z tego sprawę, czym one są. Aczkolwiek nie zawsze jest to takie proste, więc chciałem na ten temat parę słów powiedzieć. I tutaj pierwszą z takich zasad, którą wyznajemy, jest ta, którą widzicie najczęściej na naszej szarej ścianie. Te cztery słowa, w których tkwi dość fajna magia. Nothing replaces hard work. Skąd to się bierze? Co to znaczy? Nie każdy może włada językiem angielskim do końca tak dobrze. Nic nie zastępuje ciężkiej pracy i to są moje słowa, które gdzieś zobaczyłem już dawno, dawno temu i bardzo mi się spodobały. Trochę na swój język to tłumaczę bardziej. Nic nie zastępuje mądrej pracy. Czyli dlaczego warto, gdy chcemy coś osiągnąć, skupić się na tym, po prostu czasami zamknąć oczy i przejść do przodu, ponieważ ten cel może wydaje się odległy, może nieosiągalny, może czasami zbyt ambitny, zbyt daleki. Gdy będziemy codziennie troszeczkę czasu poświęcać na to, na tą pracę nad tym i zastanawiając się, czy się opłaca, czy nie, czasami zapominać o tym, na pewno się opłaci, jeżeli jest to cel, który rzeczywiście właśnie wynika z Waszych ambicji takich prawdziwych i ta ciężka praca zostanie prędzej czy później wynagrodzona. Ja sam to dostrzegam bardzo często. Widzę, że robię wiele rzeczy, które nie zawsze od razu się opłacają, ale po jakimś czasie przynoszą niekoniecznie materialne zyski, ale również i takie, które są odczuwalne tylko i wyłącznie na poziomie emocjonalnym, na poziomie jakimś tam zadowolenia z życia, z pracy. I tutaj wracamy jakby do tego tematu poprzedniego, ale ta wartość zawsze mną kieruje i zawsze tymi ludźmi, którymi będę się otaczał, również mam nadzieję, będzie to tak wyglądało. Druga z wartości, takich, to może brzmi trochę górnolotnie, to jest to, co widzicie, gdy wychodzicie z naszego klubu. Może niektórzy już przestali to zauważać, ale jest tam taki napis, ja tutaj siedząc cały czas go widzę, Never give up. I skąd to się wzięło, bo może nie każdy wie, a może parę osób zainteresuje, bo nie jest to coś, co pojawiło się wczoraj i rok czy 3 lata temu, tylko już dawno, dawno, w sumie 6 lat temu, po raz pierwszy, gdy jechałem w Londynie, jeszcze mieszkając w Anglii, na tak zwany CrossFit Invitational, czyli coś, co już każdy, kto interesuje się tematem, na pewno zna, słyszał nieraz, ponieważ stało się to taką coroczną imprezą. W pierwszej edycji miała ona miejsce w Londynie. Ja wtedy byłem może po kilkunastu miesiącach, odkąd rozpocząłem CrossFit. I nagle gdzieś pojawiła się ta opcja wyjazdu do Londynu, całkowicie za darmo, nie wiedziałem w ogóle, w co się pakuje, gdzie ja tam jadę, jak i po co. Tyleż wiedziałem, że jest to fajna opcja, bo nie trzeba było za to płacić. Jeszcze wtedy, wiadomo, człowiek spoglądał na to troszeczkę inaczej. Chciałem zobaczyć te gwiazdy CrossFitu. Gdy dowiedziałem się, że oni tam będą, no to ucieszyłem się jeszcze bardziej. I pojechałem tam. Wchodząc, nie wiedziałem w ogóle do końca, co to będzie, jak to będzie wyglądało. Wiedziałem, że chodzi o to, że będą oni tam ćwiczyć i tak dalej. No i ku mojemu zdziwieniu spotkałem tam właśnie największe gwiazdy CrossFitu, o których każdy z Was na pewno wie. Był tam Rich Froning, nie miałem okazji akurat uścisnąć mu ręki, ale była tam Annie Thoris Dottier, był Jason Kalipa, byli wszyscy ci najwięksi. I to właśnie ta Annie, Katrin też była. Z nią mam zdjęcie, z Eni również uścisnąłem się i ona dała mi taki autograf na takim wydruku specjalnie przygotowanym, taka reklamówka składana specjalnie na tą okazję z wieloma zdjęciami bardzo fajnej jakości. I na tej kartce kartonu, czy jakkolwiek to nazwać, napisała właśnie wtedy Never give up, tak? I skąd właśnie to się stąd właśnie wzięło. Że od tego czasu człowiek czasami
myśli, zastanawia się, czy warto coś robić. Jeżeli rzeczywiście chce, no to musi zastosować tą maksymę, to hasło i po prostu pokonywać wszystkie przeszkody, które pojawiają się na jego drodze. Jeżeli zbyt szybko się poddamy, no to niestety nawet jakiś większy wysiłek może się nie opłacić, gdy wiemy, że to jest to, co chcemy zrobić i rzeczywiście nam na tym zależy, no to na pewno to osiągniemy. Tutaj możemy to zastosować do wszelkich dziedzin. Każdy z Was to wie, że chcąc nauczyć się czegokolwiek tutaj w boksie, są to zazwyczaj dość trudne umiejętności, nie przychodzą one każdemu tak od ręki. I trzeba troszeczkę czasu poświęcić, trochę nerwów, trochę bólu, wysiłku, zmian w życiu zastosować, żeby szło nam troszeczkę łatwiej, lżej. I tutaj doskonałe zastosowanie ma ta właśnie zasada. Jeżeli zbyt szybko się poddacie, po prostu nie zobaczycie tych efektów i tutaj to jest prosta zależność. Naprawdę nie ma co się zastanawiać. Jeżeli jest coś takiego, z czym sobie nie możecie poradzić, no to nie znaczy, że samą zasadą never give up, czyli po prostu nie poddawaj się, nigdy sobie poradzicie. Czasami trzeba również poprosić o pomoc kogoś innego. Ja to wielokrotnie robię. Gdy nie radzę sobie z jakimś tematem, dzwonię do kogoś, pytam, szukam i wiem wówczas, że to się na pewno uda, tak? Przemyślcie temat, warto. Myślę, że tutaj wysiłek włożony w każdego rodzaju nową umiejętność na pewno się opłaci, ok? A ja powoli kończąc, chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście pamiętali o różnego rodzaju dodatkowych wydarzeniach, które organizujemy dla Was. W najbliższym czasie, za tydzień już, 13 stycznia, będziecie mogli wziąć udział w takim bezpłatnym treningu próbnym Animal Flow, zobaczyć jak to wygląda, poczuć na własnej skórze, co będziemy robić w tym roku już na pewno, jeżeli chodzi o pewne nowości. A kolejną taką szansą będzie szkolenie Animal Flow, warsztaty Animal Flow, prowadzone przez Grzegorza Kozłowskiego u nas w boksie 27 stycznia. Na te warsztaty mamy jeszcze trochę miejsc, zapisanych już jest 5 osób, więc radzę nie zwlekać. Do 15 stycznia opłata będzie niższa, czyli 150 zł. Możecie się zarejestrować przez naszą stronę internetową, wchodząc w grafik i tam wyszukując odpowiednią datę, czyli 27 stycznia. Możecie również zapisać się na te bezpłatne zajęcia, które są za tydzień dokładnie, czyli 13. To pierwszy najlepszy, mamy 12 miejsc na tych bezpłatnych zajęciach. Zachęcam do zwiększonej ilości ruchu w Waszym życiu. Będzie to idealne narzędzie do osiągania wielu celów, poprawa mobilności, poprawa Waszej świadomości ruchu. Zobaczycie na pewno, że warto i że opłaca się w ten sposób ćwiczyć. A ja, żeby Was więcej nie namawiać, postaram się umieścić link pod tym wideo, żebyście mogli sobie zobaczyć, o czym mówię mniej więcej, a potem poczuć to na własnej skórze. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia z kolejnym naszym epizodem już prawdopodobnie za mniej więcej tydzień. Zobaczymy, jak będzie nam szło. Widownia póki co jest, więc cieszę się. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że oglądacie. Podzielcie się ze mną tym, co sądzicie na temat tego rodzaju, tej formy dzielenia się informacjami. I zostawcie jakiś komentarz, zostawcie jakiegoś lajka. Wielkie dzięki. Do zobaczenia na treningu. Na razie.